I pan Janusz Rozenda z Kuźnicy Nowej, gmina Przystań, Zaświeczny, rocznik 58. Zmierzy się z czasem, który uzyskał pan Jan, pan Grzegorz Łasinek. Przypomnę, 1 minuta 39 sekund, 21 sekund. A więc mamy czas, do niego powoli mogą się dostosowywać i bić rekordy poszczególni zawodnicy. Pan Janusz Rozenda za chwileczkę wypłynie na trasę. I wypłynął pan Janusz Rozenda. Kuźnica Nowa. Przypominamy, że zawodnik musi opłynąć dwójkę za dwójką. W tej chwili pan Janusz Rozenda jest na trasie. Państwo obserwują. Miejmy nadzieję, że nie dopłynie. Technika poszedł. Mówiłem, jedni lepiej, drugi gorzej. Każdy ma możliwość sprawdzania się. Ja wiem, że znajdą się bardzo tęczy, którzy powiedzą, że płyną lepiej. Ja zachęcam ich do płynięcia, przepłynięcia, potem słownych komentarzy. Myślę, że widzą państwo, że bardzo znakomicie popłynął pan Grzegorz Łazinek. A my oklaskujmy, miejmy nadzieję, że pan Janusz Rozenda do nas dopłynie. Co? No, czy kilka osób jest tak naprawdę tylko na tych zawodach? Myślę, że to się dopiero później rozkręci. Widzą państwo, że jednak trzeba troszeczkę popracować mięśniami ramion, nie mięśniami brzucha i mięśniami nóg. Dobra, no dobra, Agnieszka kończy, na razie. Ale pan Janusz się nie poddaje, jak nie przodem, to tyłem, już minął Wojtę, już prawie minął, proszę, już ją minął, już ją minął i już nas wraca, miejmy nadzieję, że to płynie, że go nie zbije się na plaszczyki. Ale najważniejsze, co najważniejsze, proszę państwa, te zawody to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim dobra zabawa. Dobra zabawa. Dla mnie pan Janusz naprawdę jest bohaterem, gdyż znakomicie reaguje na każde przeciwności. Jak mówię, technika jest różna. I po prostu już to punktujemy. Myślę, że gorąco oklaski. Gorąco oklaski. Ja nawet nie wiem, by popłynął. Pan Janusz jeszcze stoczy ostatnią walkę z prądem i myślę, że dopłynie do mostu. Ale pan... Ale pan Janusz jako stary zawsze się nie poddaje, nie poddaje. I za chwileczkę myślę, że dopłynie do mety. A ja sobie jeszcze poproszę chyba jedną panią. Dam jej 500 handicapu, żeby porywali zawodami ostatniej metry dopingu. Pan Janusz Rozenda, Kuźnicy Nowej. Myślę, że za tym może jego drugi przejazd będzie lepszy. Znakomicie za chwilę poradzę. Czas. Ja wiem, że wydawało nam się, że to trwa długo, a państwu powiem, czas pana Janusza 3 minuty 55 sekund i 75 centych. A przed nami
Witamy stare wszyscy, pan Jarosław Wójcik. Mam ci dosyć szczęście. Pan zaczyna włączać czas i właśnie go włączyłem. Pana Jarka, rywalizacja z naturą, czyli wodą. Przypominam, pan Jarek już ma dwa międzyczasy swoich przeciwników. A się dziwimy, że pan Jarek nie zna tego starego polskiego. Ale widzimy, że techniką w tył jest techniką dominującą dzisiaj. Ale widzimy, że znakomicie to znaczy, że jednak są dobrze przygotowani. Kanadyjczycy sobie znakomicie radzą. Myślę, że pod względem czasu najlepszą technikę miał pan Grzegorz Łazinek, który na początku rozpoczął to silne wiosłowanie mięśniami. No i to zdało egzamin. Widzimy troszeczkę do rzeka. Nie wiem, już pana Jarka obróciło drugi raz. Ale po to właśnie jest drugi przejaw, że pomni pierwszej przygody z naturą, czyli wodą. Jak uważa, że pan wójt podpowiada, drugi raz już będzie lepiej. Nie startujesz? Co? No. Ty jako stary harcerz? Tam dalej to nie, ale tu najgorsze to tylko tego. Już panuje pan Janek z powrotem. Dotknął dwojki do domu. Sędzia trzymał winę, że pan teraz Janek właśnie bardzo mocno pracuje. Bo to już zaczyna nam lekko pomyślać, ale praszczy. Jakoś szybko do praszczy, który od niego pada. Już widzimy dość mocne pchnięcia. Oczywiście wiosłem pana Jarka i zaczyna właściwie tory pływania. Jego czas w tej chwili 2:19. Sekund, a przed nim około 25 metrów. I meta. Pan już wyrównał dziób. Już wyrównał. I końcówka. Tutaj kończymy. Na komity hamulet, proszę dobrze. Drugi raz będzie lepiej. Widzimy, już widzimy technika, czyli... Nie mam pojęcia, czy jest. Bardzo ładnie. I za chwilę dowiemy się czas pana Jarka Wójcika. No, 3:84 sekundy. Proszę. Aha. Pan Rafał Pudła prosimy, a przygotowuje się pan Kamil Anielski. Pan Kamil Kraski. I wystartował pan Rafał Pudła, rocznik 1977, Spalek. Widzimy bardzo mocna, szczególnie praca z prawą ręką. Widzę, że pomny, proszę, a więc następcy mogą już mniej więcej tą technikę troszeczkę poznać. Widzą państwo, że jednak nie da się poszukać, nie da się wpłynąć rekreacyjnie. Cały czas trzeba być czujnym. Ale myślę, że dzięki temu zawody są bardzo ciekawe. Proszę, 52 sekundy i pan Rafał Kudła płynie nam już z powrotem. Bardzo mocno walczy z prądem w tej chwili, znoszącym go. Jak mówiłem wcześniej, Kupraszczyko, ale wyrównał rzutkę. Wyrównał. No teraz trzeba sprawdzić, czy na łódkach nie ma dodatkowych magnesów.
Już widzimy tutaj pana już. Proszę Państwa, czekała rywalizacja w drugim będzie, gdyż pan Rafał Kudła przegrał z panem Łazinkiem o 63 centy sekundy. A więc drugi przejazd będzie decydował. A więc takie różnice minimalne i mamy. I koniec trasy, rozwój 9-5. W tej chwili na trasie przygotowuje się Damian Gloc, 9-5 Panki. Tutaj widzę takie Kanadyjkowie wyrachowanie. Patrzy na tą, jak najkrótszy na się swoją odciskiem. Jeszcze raz mówiłem, technika płynięcia jest nieważna. Strój nieważny, bieg nieważny, płeć nieważna. A to już się zaczęło? Ja jestem tylko pod namiotem. Po prawej stronie od sceny. No bardzo nie wiem. To jest. Zaraz przyjdziemy. Co? Gdzie? Tutaj prosimy. No to nie pojedzie, to zawsze przyjdzie. Jeszcze tego proponowałem, żeby takie temperaturze pojechała. Już prosimy, Kamil, prosimy, walczysz czasem, Kamil, końcówka. Cel o 3,50. Kamil na fazę o 3,50. Dominik, Damian, Gloc. A my prosimy, przygotuje się pani Lidia Paczewski. Za chwilę pani, ale już mamy na starcie. I wystartował Damian Gloc, naszych 9-5, a więc rówieśnik Kamila Pastego w miejscowości Falki. Ja nie mogę. Jest w tym roku, a więc
Druga to gość. Przygotowuje się pani Lidia Paciewicz, ponieważ pan Michał Szalaniec i pan Zdzisław Wielu. I w ten sposób będzie za nami pierwsza runda. Jeszcze jest czas, jeszcze ktoś się może zapisać, jak chce. Państwa, pod wpływem może emocje, pod wpływem właśnie jak ktoś pływa. Serdecznie zapraszam. Nie, miał 3 minuty. Ale to jest Nie, Majorku się nikt nie kąpie. Witam. Oro jednego ze sponsorów dożynek, pana Krzysztofa Trętka, prezesa firmy Maspol w Konieczkach. Nie poznałem nawet, mówiąc szczerze. Proszę, jak piękna kobieta na wodzie, to wszyscy mężczyźni zamiast łowić robią zdjęcia. Łowią. Asiu, weź się łapie tutaj. Żeby cię było widać. Wrócę do moka, wpaść do wody. Weź do wody, na taki... Tak. Pani ta wypływała, pierwsze miejsce by miała. Właśnie tutaj nawet mężczyźni podpowiadają, że szkoda, że pani skadnik nie płynęła w zawodach, gdyż pierwsze miejsce lekko. Jest bankowo. Że w zarośle wytrawiła, to nic takiego, no ale fajnie. Bardzo ładnie. Chyba nie naprawdę pływał. Lewym, lewym. Jesteś źle. Jesteś źle. Szansa jest duża, ale swoje kapitalne masz, kapitalne ujęcie ci zrobisz. Dzięki. Jeszcze raz cała premia od wójta za jazdę. A jaka przyjemność. Jeszcze jak ktoś z Państwa naprawdę ma ochotę. Ja ma to, że sam. Ela, wiosłem przeciwnika. Kasiu, to nie w takich butach, nie w takich spodach, że garnitur ze spodni wziąłem. Fajnie to jest. Na łódź, no. Życzenie dla wszystkich uczestników zawodu. Kajaków.
Ela, wygrałaś. No jak to? To nie było. Ale komendanta nie widziałem dołu. Dobry. Witamy, witamy, dzień dobry. Ja dzisiaj rekreacyjnie. Proszę? Rekreacyjnie stoję. Ja patrzę i oglądam. Myśmy, Krzysiek, myśmy nie chcieli startować, żeby się pierwszy miejsc nie brać. No nie, ja rozumiem. Tak się Wójta Ja jeszcze raz wyczytam uczestników, żeby się pojawili. Jarosław Wójcik, Grzegorz Łazinek, Janusz Rabenda, Rafał Kudła, Kamil Praski, Damian Kloc, Lidia Paciepnik, Michał Szaraniec, Zdzisław Pierus. To byli dzisiejsi uczestnicy. Przypomnę, 1:26.34. Miejsce drugie i 1:32.10. Grzegorz Łazinek, Koniecki. Najniższe stopnie podium zajmuje pan Michał Szaraniec, 1:35.35. Proszę. Co jest? Również najpierw pogratulujemy najlepszej pani, jedynej pani Lidia Paciewski. I prosimy o odbiór znaku pocieszenia pozostałych uczestników, czyli pan Janusz Rabenda, miejsce ósme. Pan Kamil Praski. Ale nie rozchodzimy się jeszcze. Pan Kamil Praski, miejsce piąte. Gratuluję. Ja jestem piąte. Damian Glot, miejsce szóste. Musi być. My jeszcze przekażemy tą nagrodę. I poprosimy za chwileczkę tam się troszeczkę nam. Pan Jakub Wielos też poprosimy za chwilę. Ale jeszcze nagrody w postaci, myślę, bardzo ciekawych, żeby Państwo mogli dzisiejszą przygodę kajakową skontestować na takich materacjach samemu lub żoną, lub z kochanką, lub sąsiadką. Mogą Państwo również dopływać. I mój każdy z uczestników również wręczy. Do Państwa do wyboru, do koloru, a jeszcze z kochanki, no to miało pani, lub z sąsiadem, lub z dziewczyną, lub z żoną na końcu oczywiście, lub z mężem. Myślę, panie wójcie, że można również wręczyć panu sekretarzowi i pani skarbnik, żeby nie po darmo to było. Nie po darmo. O, właśnie, miałem powiedzieć, miałem powiedzieć, pani mówiła, nie będę mówił głośno. Dziękujemy bardzo.